projektów unijnych, które wiadomo nie gwarantują jakiejś stabilności zatrudnienia. Moje pytanie w związku z tym, czy w związku też z tym, że ustawa nakazuje badanie roztwa absolwentów, czy my możemy liczyć na jakieś wsparcie naszych działań i stabilność zatrudnienia jako biurokracji, które utworzymy w tym związku? Znaczy ja myślę, że w zasadzie możemy zacząć odpowiadać na pytanie Pana Rzeczpospolita. Proszę Państwa, pytanie dotyczyło wspierania przedsiębiorczości. Proszę Państwa, my jesteśmy uczelnią.